to państwo, ten rząd ma obsesję centralizacji. Proszę popatrzeć, że stworzono Wody Polskie. 6,5 tysiąca zatrudnionych pracowników, przy czym cała, że tak powiem, generalicja ludzi o małych kompetencjach, jeżeli państwo sprawdzicie, to zobaczycie, że to nie są ludzie, którzy mają doświadczenie z gospodarką wodną, tylko otrzymali fuchy. Bo tak dzisiaj wygląda polityka PiS-u. Tworzy się agencje, tworzy się nowe organizacje, zastępuje się stare, sprawdzone instytucje, zamiast je reformować, nowymi, którym zapewnia się zatrudnienie swoim ludziom.